Witam, ja jestem Antares, a to jest kolejny odcinek zwariowanych parków rozrywki. Sobie oczywiście do kariery wchodzimy, w wodne szaleństwo. I mamy dzisiaj oazę zabawy. Wskakuj natychmiast i zdobądź sławę, prowadząc luksusowy pustynny park oaza. Czy uda ci się ugasić rozpalone koszty utrzymania i zaspokoić pragnienie zabawy twoich gości? No, zobaczymy, czy się uda. Zawsze muszę kliknąć to. No, więc rozpoczynamy. No, jesteśmy w parku. Może sobie najpierw zatrzymam czas. I dobra, czytamy zadania. O, asystent, minimalna wartość parku 20 tysięcy w każdej chwili i goście w czystym kompleksie basenów 40 w każdej chwili. No to to myślę, że nie będzie jakieś strasznie trudne. No, mamy 15 osób, a baseny wcale nie są jakieś takie strasznie małe. Spokojnie 40 wejdzie. I 20 wartość parku, a mamy w tej chwili... co? Tak mało? Niecały 1000, dobra. Ale pobudujemy tam parę tych jak atrakcji, jakiś budek. To wzrośnie. No dobra. Menadżer. Minimalna wartość parku 35 tysięcy w każdej chwili. Dobra, czyli znowu to samo. I goście w czystym kompleksie basenów 100. Czyli znowu to samo, tylko że w większej ilości, tak? I potentat. Minimalna wartość parku 50 tysięcy. I minimalne emocje 3,5. Jedna zjeżdżalnia wodna. Czyli tutaj mamy już nowość. Ale no, tym się zajmiemy oczywiście już później. A najpierw asystent. Czyli wartość parku i goście basenu. W basenie. To tak, może... no dobra, niech będzie. Zastartuję ten czas jednak. Już. No. No. I sobie tak. Tu oni tutaj sobie wchodzą. To są toalety. Tutaj jakaś atrakcja jest. Nie, tutaj po prostu tak sobie chodzą. Bo chcą. I tu jest druga ścieżka. Tu są dwa sklepiki z... To są kostiumy i nadmuchiwane stoisko. Dobra. To mamy dwa wejścia. I jeszcze tak sprawdzę. Tutaj żadnych atrakcji. Tutaj to właśnie to było, to było, to i tak. Ok. Możemy sobie zamknąć. Personel chyba. No właśnie, personelu żadnego mamy, nie mamy oprócz niego. To zatrudnimy od razu może... jednego sprzątacza i oczywiście go wyszkolimy. I jednego mechanika. Oczywiście też go wyszkolimy. Dobra, na razie chyba to wszystko. Teraz może... Zaraz. Albo jakieś budki. Teraz tutaj sobie sprawdzę akcesoria, balony. O, postawię te dwa tutaj jeszcze. Tak, żeby mieli. No, i przełączyłem przez przypadek. Obrócimy. W ogóle nie wiem, czemu to tutaj nie stoi. Dobra, to sobie... Chociaż w sumie tak przedstawiam tym. Dobra, to ja tutaj postawię jedno. Otwieramy oczywiście i synchronizujemy. Tu też synchronizujemy. Tu synchronizujemy. Dobrze. Tutaj ceny nie będę zwiększać. I jeszcze to drugie. Obracamy i stawiamy sobie tutaj. Synchronizujemy i otwieramy. Dobra. Mamy. Te cztery najważniejsze chyba. Dobra, co dalej? Stąd chyba już nic nie będę stawiać. Stąd informacja by się przydała tu przy wejściu jakoś, ale dość tutaj nierówno. To już tutaj lepiej postawię. Tą w tą stronę, nie wiem. Nie będzie tu.
No dobra, niech nie będzie w tą stronę. Tutaj synchronizujemy, otworzymy. I zapewne będzie za chwilę krzyczał Tomcen, że za tanie, że. Ale. No to zobaczymy. Albo w sumie, dobra, powiększę. Tam do. O 25 tych centów. Dobra, mamy. Teraz jeszcze coś do jedzenia, do picia może by się przydało, bo oni pewnie za chwilę będą krzyczeć, że są głodni. Nie, tu, tutaj. Albo dobra, nie. Najpierw jakieś etakty postawię. Potem jak zaczną krzyczeć, to postawię. To zaraz, tutaj mamy. Nie, tutaj jest wężowa zjeżdżalnia. Tutaj mamy takie. O Jezu, to jest duże. Tutaj raczej tych nie będę. No, to postawię, bo jest nawet wymagane, tak. To może najpierw coś emocjonującego, taki na przykład latający dywan. A gdzie by go tutaj postawić? Może gdzieś przy wejściu? A nie, bo to jest nierówno. Tutaj bardziej by się pasowało. Tylko ten piracki statek. O! Piracki statek to tutaj w takim razie postawię, bo on tutaj akurat się zmieści. Będzie akurat. Nowe wyzwanie. Shake. Shake czuje od razu do wizualnych dysonansów i zapłaci ci pokaźną sumę, jeśli w przeciągu roku dwie z twoich atrakcji będą tematycznie spójne z jego pałacem. To znaczy? Atrakcje tematyczne, przygodowe. A, okej. Okay. Liczba atrakcji 6. Obecnie 6. Ograniczenia czasowe 365 dni. Czy chcesz zaakceptować wyzwanie? Tak? Shrek jest w pełni usatysfakcjonowany. Sorry. Przyjmij tę nagrodę. Fajnie. Przyznano ci następującą nagrodę. Nagroda pieniężna na 5000 euro. Świetnie. Shrek będzie zadowolony razem ci użyć scenarii przygoda. Co? Aha. Dobra, czyli od razu zaliczyliśmy to. O, już mamy zaliczone jedno. Dobra. Czyli wartość parku jeszcze tylko nam została. Trochę dziwne to było wyzwanie. Bo od razu zaliczyliśmy. Chociaż właściwie. Ja nie mam żadnych atrakcji takich przygodowych, to ja nie wiem o co tutaj. Jakiś bóg chyba musiał być. Bo od razu tak na starcie pojawiło i od razu zaliczyłem bez sensu. No nieważne, nie wnikam. Tam będzie latać. To albo zaraz, jeszcze może tak mogę postawić. A nie. Tak nie mogę postawić. Dobra, niech stoi tak. O, tutaj. I wejście będzie powiedzmy tu. Wejście będzie. No nie będzie tu. I zaraz co. I ścieżka mamy tutaj zbudować sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. No, pięć. Będzie ok. Myślę. Testujemy, otwieramy i cenę zwiększamy do. Zwiększyć cenę? Dobra, nie będzie. Zaraz, tu było. Dobra, czyli. Dwa dwadzieścia? Dobra, niech będzie 2,20. Co tam dalej mamy? Jeszcze mamy ten latający dywan, chciałem. To może go właśnie tutaj gdzieś postawię. Albo tu, tu. Tutaj będzie już latać. Tutaj tak jest.
Gdzieś musi się tutaj zmieścić wejście i wyjście. Dobra, niech będzie tu. Jak wejście jest. A, to z obu stron, dobra. Postawimy sobie tak. Tu będzie wejście, tu będzie wyjście. Mam nadzieję, że tutaj ścieżkę zrobię. No nie. No jednak, jak na złość, oczywiście nie mogę zrobić tu ścieżki. Czyli muszę to sobie usunąć i postawić jakoś gdzieś indziej. Latający dywan. Dobra, no to niech będzie w takim razie tutaj, z tej strony. Dobra, niech stoi tu. Tutaj będziemy mieli z tej strony wejście. Albo tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, niech będzie tu. Tutaj będzie wyjście. I budujemy sobie ścieżkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, niech będzie tak. Testujemy. Otwieramy. Ceny zwiększamy do 2,20. Tak jak tam. Dobra. I co jeszcze? A, może teraz jakąś zwykłą, taką łagodniejszą, czyli wężową zjeżdżalnię tutaj sobie postawimy. Tutaj by się zmieściła, tutaj też. Ale my sobie... Dobra, nie będzie tu. W sumie co tam szkodzi. Dobra, tutaj będzie stać. Albo nie, nie. Bo tutaj jest w tą stronę. Oni będą iść, więc bardziej... O! W ten sposób. O, albo w ogóle... Nie, dobra. W tą stronę. Tutaj będziemy mieli wejście. A, to i tak... Dobra, niech będzie tutaj wejście, tutaj wyjście. Tu sobie testujemy, otwieramy. Ceny zwiększamy tam do, powiedzmy... Raz, było 50. Do 70. Zamykamy. Ścieżkę zrobimy. Nie tu, tu. Dobra, wystarczy. Dobra, jest otwarte. Ile mamy tam wartość parku? Dopiero połowa tego. Dobra, to możemy sobie teraz postawić jakieś budki z jedzeniem i piciem. Tak, po jednym. Kokosowe napoje. Dobra, nie będą tylko kokosowe. Tak bardziej pasują do tej tematyki. I więc tak. Tutaj jest taki jeden kącik. To mogą tutaj wstać te budki. Powiedzmy... O, właśnie. Dobra, to ja sobie przestawię tutaj tą ścieżkę. O. I tu postawię im toaletę. Tu przejdę naokoło. Nie to chciałem. Nie. Która to ścieżka? Ta. O. Otwieramy. I tu im postawię kokosowe napoje. Otworzymy. Dodatki. Synchronizujemy. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamykamy. Jeszcze coś do jedzenia. Co tutaj najbardziej pasuje? Z tego przygodowego. Gdzie jest przygodowy? Tu. A, czyli oba są. Dobra. Rahatukum, maurytańskie kebaby. Dobra, nie będzie rahatukum. No, synchronizuj się. Dodatki. Otwieramy. Ceny zwiększymy. Tu 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Zamykamy.
Żarcie mają, picie mają, więc powinni być zadowoleni. Dobrze, to teraz mamy jaką tam wartość parku teraz? Jeszcze 4, no, 3,5 brakuje. To może jeszcze postawimy sobie jakieś atrakcje. A, bo ja mam wyłączone, dobra. To teraz mam. Dobra, Eclair, bo nic innego już tutaj raczej nie postawię. Tamtej zjeżdżalni to ona mi nie pasuje jakoś tu za bardzo. Zresztą nie przepadam za tą atrakcją, bo ona jakaś taka wielka jest, mi się wydaje. Gdzie by go tutaj postawić? Dobra, w sumie może być tu. Tutaj jakąś ścieżkę wyprowadzę może. Bo tutaj już się nie zmieści, nie? No tak średnio. Chyba, żebym tutaj teren poprawił. Da się? O, da się. Tutaj nie zmieszczę, nie? Nie. Tutaj już nigdzie nie zmieszczę. Z tej strony nie. Tutaj z tej strony tym bardziej. Albo dobra, zrobię tutaj ścieżkę jakąś. No, właśnie. Tutaj zrobimy sobie ścieżkę. Dotąd, teraz prosto tu. A tutaj krzaki przeszkadzają, to znowu tutaj. I znowu w tą stronę. I powinno być ok. A jeszcze dotąd, dobra. I powinno być ok. To teraz jeszcze. A, dobra. Postawimy sobie tego eklera. Tutaj nie wejdzie, więc z drugiej strony. A tutaj? Kurde, no. Jak na złość nie wejdzie. Jakieś inne atrakcje? Nie? Szkoda. A nie, tutaj mamy jeszcze. Cyrk, diabelski młyn, samochodziki. Tutaj diabelski młyn pewnie wejdzie. No właśnie. Ale to później. Najpierw tutaj eklera sobie postawię. Gdzie on był? Tutaj. Postawię gdzieś. No powiedzmy, niech będzie tu. Tylko może w inną stronę. Tak bardziej tu może. Dobra, niech będzie tu. I tak, tutaj będziemy mieli wejście. Dobra, niech będzie tu. Tutaj wyjście. Ścieżkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Testujemy, otwieramy. Ceny zwiększamy do 3. Dobrze. I jeszcze tutaj toalety. Oczywiście otwieramy i ścieżkę robimy dookoła. Dobra. No, powinno chyba już za chwilę. No, to 1000 nam brakuje. Dobra, jeszcze jedną atrakcję postawimy na szybko. To mamy. Tutaj mamy, mamy, mamy. No to już nam zostaje tylko coś stąd. Czyli albo diabelski młyn, albo cyrk. Dobra, diabelski młyn sobie tutaj dobra, postawiłem przy toalety. Tutaj się już tak średnio zmieści. To będzie trzeba go tutaj postawić. Ewentualnie jeszcze. Zaraz, dobrze, tutaj. Ewentualnie jeszcze tutaj cyrk by się. O Jezu, jak on duży. To cyrk chyba będzie jednak tam gdzieś w dole. Bo on tutaj się nie pomieści. Tutaj by. Nie, nie wszedłby też. Dobra. Czyli bierzemy sobie diabelski młyn. A, jeszcze samochodziki są. Samochodziki. No, one tutaj na pewno by się zmieściły. Ale to tak. Najpierw ten diabelski młyn tutaj jakoś zmieszczę. I nie muszę nawet. Małą sumkę pieniędzy. Wygrałem. Dobra. To sobie diabelski młyn postawimy już w kolejnym odcinku.
Bo teraz będziemy musieli dobić do 35 tysięcy. No i sobie tutaj wychodzimy. Zapisemy. Okej. No. I to wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach.